Hej! To, że nie dobijacie 21 tysięcy lajków, to nie jest nic złego. Złe jest to, jak mnie na mojej grupce podsumowaliście, że ten balkon wygląda jak patelnia. No i w sumie z 6 osób może miało rację, reszta na pewno się myliła, ale usunę go tylko i wyłącznie dlatego, że mnie kurwa wczoraj Markoś, mój gracz z mojego teamu CSGO, podsumował, powiedział, że to jest okropne. I w ogóle na to patrzeć nie może, więc Markoś, robię to dla ciebie. Usuwamy coś, co wydawało mi się piękne. Usuwamy balkon. Będziemy go usuwać na shifcie. No i może mieliście trochę racji, będzie wyglądało to ładniej. Tylko wszystko mi spada na dół. Też jeszcze z komentarza zobaczyłem, że na pustyni jest wioska kutasonosych, którą... To nie. Którą będziemy musieli odwiedzić. Czemu ją musimy odwiedzić? No bo oczywiście będziemy mieli ziemniaki, marchewki. Wszystko co jest potrzebne, aby przyprowadzić tutaj zwierzaki. I ja to muszę zrobić. I zrobimy to w tym odcinku. Do tego potrzebuję cały czas owczej skóry. Wełny. Owczej wełny potrzebuję. No bo wypadałoby mieć to zasrane łóżko. My od 3 odcinków nie spaliśmy ani trochę. Czekajcie, tu se to zrobię. Teraz w bezpieczny rejon wejdę. Tak. Ja się tak boję po tym chodzić, bo to jest ten hardcore mod. Jak tu spadnę, to jest po zawodach. Właśnie, jak dzisiaj muzyka. Znowu za głośno, czy jest ok? I teraz, żeby to miało ręce i nogi, to musiał zrobić tutaj. I w ten sposób. No i teraz będzie faktycznie może znowu lepiej to wyglądało. Tutaj mieliśmy robić dalej, ale nie. Dzisiaj mamy inną misję. Ja właśnie zobaczymy, jak jest słońce. Gdzie jest słońce? On chyba jeszcze nie zachodzi, nie? Bo ten balkon, do tego się nie przyjebaliście. Do tamtego się przyjebaliście. Oczywiście link do grupki macie w opisie pod filmem. Zbieramy to, co spadło. Reszta spadła chyba niżej. Chociaż nie, tutaj dużo leży. Cześć ptoszki. Zygmunt i Jacek. Teraz tak. Przepalajcie to dalej. Jedzenie mam, co jest zjem. I teraz idziemy na... Na kradzież, no bo jak to inaczej nazwać, kurwa. Zwykła kradzież. No ale jak ja nie ukradnę, to przyjdą zombie i zombie ukradną. Nie, zombie nie kradną. Zombie po prostu denerwują. Nie, to zejście jest też kurwa tragiczne. Dobra, idziemy teraz do naszych ziomków. Tu gdzieś je słyszę, tutaj są pode mną. Ej, tak wygląda ładnie, naprawdę. Teraz to wygląda, że faktycznie mieszka tam jakiś architekt. Elka Spriko, syn architekta. Nie, fajnie wygląda. A jeśli chodzi o lasy te tutaj, co tu są, to te lasy mają to do siebie, że jak się zrespi tu potwór, to światło dzienne mu nic nie zrobi. On zawsze tam będzie. Czekajcie, ja sobie muszę tutaj porobić takie drogowskazy do domu. Bym to z daleka widział. No, nie wiem, czy bym tego z daleka widział, ale... Szukam tego drugiego balkonu. Gdzie on jest? On jest w drugą stronę chyba, nie? O, są... Ej! Mordy! To nie są chatki tych. To nie są chatki normalnych chyba osadników. To jest... Ta piramida. Tak? Na pewno to jest ta piramida. Ale jeśli chodzi o teren, w którym się wybudowałem, kozak totalny. Ptaszki ze mną idą. Króliczki może zaraz sobie oswoję. Czy te chaty... Czy ja się nie będę musiał tam bić? Bo jeśli chodzi o bitkę, to ja nie jestem przygotowany. No zaraz się dowiemy.
Taka mała piramida. Jest zejście. Aha, Slenderman. Enderman. Enderman. Jest tutaj. Jest, jest. Trzeba tam i tak wejść, nie? A żebym był lepiej przygotowany na niego? To zrobimy sobie... Chociaż kawałek kewlara. Lepiej tak niż wcale, nie? Ale nie ukrywam, boję się tam iść. Bo tam jest tego więcej niż... Tak, tu jest tego więcej. Zobaczcie, tu macie dwa osobne zejścia. Ja się boję creepera najbardziej. Nic tu nie ma. Nic nie ma. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej na razie. Ale słyszę kogoś, cały czas kogoś słyszę. Co to jest? O kurwa. Ehe. Pierwszy raz w ogóle. Ja byłem już wcześniej w tych kopalniach. Bo byłem. Kurwa, jak spadnę na głupi ryj. Tam na dole coś jest. A się boję tu schodzić. Żeby mnie nic nie zaskoczyło tutaj, nie? Ta piosenka idealnie pasuje do tego, co czuję. Ja jebie. Co tam jest? Ej, Atlantyda, kurwa, co to jest? Pierdolę! Nie poddam się, kurwa. Nie skończę serii. Co tam jest? Gdzie te ryby są? Widzicie to samo, co... Ty, tam są jakieś bomby! Kto takie rzeczy w Minecrafcie wymyśla? On był jakby był na łańcuchu. Naprawdę, to są ryby bomby jakieś. Tam w ogóle świeci, widzicie? Co to jest?
Wiecie, jak teraz umrę, to się nic nie stanie, tylko co to jest? Czajcie, tu jest jakieś super zejście tajne. Lol. O kurwa, tak to nic nie widzę, ty. Zobaczcie, to jest... To jest jakaś Atlantyda. To jest jakaś kurwa Atlantyda. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy w tej grze są. Najwyżej umrzemy, no bo... Życie, no. Dobrze się, że wiele osób się teraz zrazi do serii. No nie, ja w życiu tego nie rozbiję. Czyli co znaczy DMG tych stworów? Tam jakby jakiś łańcuch je łapał? Widzicie to? One to robią! One strzelają! Do innych stworów, nie chcą nikogo wpuścić. Co to kurwa było? Kim ty jesteś, chamie? Tam nie wejdę, za cholerę. Jeby trzeba wytuć z łuku chyba. I dopiero się tam dostać. Ale nawet jak zmienię zaraz świata, bardzo możliwe, że zmienię. Chociaż nie. Czyli przygotowujemy się na atak na tamto miejsce. Ale słuchajcie, tam idzie się kurwa podkopać, omijając te stwory. No patrzcie. Tu bym zrobił bazę wypadową, tu. I bym sobie tworzył kurwa tunel, żeby tam wejść. Co mówicie? Nie poradziłbym sobie? Jezu, nic nie widać pod wodą, naprawdę. Shreddery miałem grać, zapomniałem. No patrzcie, stąd bym zrobił bazę wypadową. To nie jest wcale dużo kopania, parę kilofów i jazda. Z trzy odcinki tam wchodzę. Ej, z trzy odcinki tam wchodzę. Bankowo. Dobra, robimy to. Przynajmniej mam moją dżunglę, bo tu mogę mieć ptaki ponownie. To co się stało tam, to ja po prostu tego nie ogarniam. Ale też będą ptaki. Owca jest super. Ptaki, arbuzy. No szkoda, tam miałem parę biomów. No ale życie, no. Jestem ciekawy, co tam jest. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy naprawdę są w tej gierce. No i oczywiście ta bomba, która wybuchła, też mnie zdziwiła. I to w chuj. No ale kakałko będzie. Materiału mamy w pizdu. Co to tak dymi? To ode mnie? A czemu? Ale faktycznie ode mnie dymi. Ja mam jakiegoś slowa, wy to widzicie? Kiedy to mi minie? Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ej, ja... Dlaczego? Kiedy mi ten efekt minie? Za 2 minuty? Nawet nie wiedziałem, że jest efekt wyczerpania, ty. Nie mogę za daleko iść, ale bym chciał się tu rozejrzeć. Przy wyczerpaniu nie mogę nic robić? No dobra, mam te arbuzy chociaż. No nic, totalnie. Są arbuzy. Więcej pułapek nie widzę. Kwiotki. Kakło dojrzałe, kakło niedojrzałe. Taka kopalnia na wierzchu. Dobrze jest. Ale myśl... No miałem miejscówę świetną, nie? Miałem miejscówę świetną. A teraz gówno. Mija to wyczerpanie. Jeszcze minutka. Widzicie, że mam koszulkę Pompatimu z naszego sklepu?
Mam. Dobra, ale owce mamy, czyli mogę noce przysypiać, więc nie będę się opierdalał. Trzy, no nie pokonam was teraz. Jedyne co zrobię, to was przestraszę. I to jest stan. My to robimy. My to robimy, mordy. Tu jest kolejna owca. Nie, no tu jest akurat spoko, bo mam te owce. Ale jaja. Ale ogólnie jak tam zlazłem do tego... Tam jest kolejny biom? Nie. Jak zlazłem do... Na ten dół tam... To słyszałem taki cyk. Ja już wiedziałem, że to się źle skończy. Myślałem, że creeper. Nie wiedziałem, że TNT. Kończy się to wyczerpanie, mi się dzień zaraz skończy. Zrobimy sobie podstawowe narzędzia. O, kończy się już. 10 sekund. Dobra, jazda. Mamy! Mogę wreszcie coś zrobić ze sobą. Ale nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało, nie? Dobra, teraz podstawowe narzędzia. W sumie wszystko muszę przemielić. Och! W sumie jeszcze miecz bym musiał mieć. Podstawowy? Dobra. Gdzie są te owce? Zacznijmy od owcy. Owce, arbuzy... Owce, arbuzy... Teraz jak są potrzebne, to ich nie ma? Są. Przynajmniej jeszcze mięso będę miał z nich. Jedna. Wiem, że lepiej by było je hodować, no ale... Nie ten etap gry. Jeszcze jedną potrzebuję do łóżka. Dobra, będzie łóżko. Ta nie chce łazi. Teraz tak, arbuzy do jedzenia gdzieś tu widziałem. Kakao to ze spokojem. No tylko jedne? To jest za mało. Zdecydowanie za mało. Więcej nie ma? Kurwa mać, wszystko od nowa. No nic. Trzeba się przygotować, no nic, sorry, przepraszam. Nie chciałem zdechnąć. W sumie tam mnie ciekawość zabiła. Się kurwa ciemno robi. Gdzie jest ten mój? Do śpiochania. Słodkich snów. Mam nadzieję, że nic nie zdąży zrespić do tego czasu. Wstaję rano, żyję. Teraz do roboty. Głodny w chuj jestem. Potrzebuję węgla i pieca kamiennego. Tu widziałem gdzieś. I nawet żelazo mam od razu. Wtedy nie miałem. Epoka kamienia. Dzień dobry. Trochę tu wykopię tego. I wracam do góry, no bo co mam zrobić?
Ja nadal nie mogę uwierzyć, że umarłem. Polecę tym kilofem, dopóki się nie skończy. Szkoda wyrzucać. Teraz to mi szkoda, kurwa. Nie wiem, żartuję, zaraz zrobimy normalny, muszę wykopać... Muszę wykopać żelazo. Zróbmy tutaj jeszcze jedną. O mój Boże. No a teraz jakbym wyszedł, to wszystko sobie poprzepalam. No by było lepiej, no bo... Gorzej być nie może, no. Najlepsze jest to, że ja gram na hardcore modę, bo mnie nudzi strasznie ten zwykły tryb. Bo tam, czego ja mogę się bać? Ja lubię się trochę bać. Że coś mogę stracić. Dobra, to bym miał. No nic, dłubaj to. Zaczniemy z żelazem, też będzie. Miecz przynajmniej będę miał dobry. O, dużo tego żelaza tutaj. Zobaczcie, ile tego tu jest. Jeszcze parę kobla. Na wszystkie narzędzia. Wychodzimy stąd. W ten sposób. Nadal nie mogę uwierzyć. Ale tamto coś może naprawić serię. Teraz tak, piecyk. Piecyk. Normalna siekiera. Zrób mi najpierw to, żebym miał coś ryć, bo zaraz zdechnę z głodu. Co ja mogę tu zrobić? Bo ja nie chcę tu się budować. Zobaczysz w sumie? Tak, nie jestem w stanie tego zrobić w życiu. A kakło samo spadnie, czy się zniszczy? Spada. Dobra. Mogę ciasteczka robić. Wow. Ja nie mogę nadal w to uwierzyć, kurwa. O, jabłuszko. Co, to koniec dzieła? A tu? Ty też. Może te malutkie poniszczę sobie? Bo jest tak mało, będę miał trochę miejsca. W sumie nie miałem tam jakichś dobrych itemów. Mam kurwa pecha do tej gry, nie? W jakiś zawsze głupi sposób muszę umrzeć. To zaraz poznika, poznika. Dziwnie się porespiły te drzewa. To też zaraz zniknie. I kurwa, na razie nie mam koncepcji, co tu wybudować. Tam miałem jakiś plan, bo mi się spodobało. Tu mam misję bardziej niż plan.
Żarcie mi już przerobiło. Tu na pewno szybciej pójdziemy do kopalni. Bo tam na wojnę musimy się uszykować w sumie. Dobra, i teraz tak, to mi zrobiło, dzięki. Teraz musicie mi to przepolić. Ja sobie zjem to. Ile to daje? Dobra. Zrobimy jeszcze na szybko. Tylko czekaj! A nie! Dobra, na szybko musimy zrobić... Może być takie coś. Tu nie ma różnicy. Musimy sobie zrobić pole, które będzie po prostu działało. Potrzebujemy do tego... Dirta. Dobra, potrzebujesz szymek Dirta, to nakop Dirta. Bo coś musimy źleć, kurwa, nie? To arbuzy będą akurat. Przynajmniej na start. Ja nadal nie mogę w to uwierzyć, co się stało. Jeszcze będę to przeżywał z dwa odcinki pewnie. Było. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden, osiem. Teraz nie wiem, czy to musi być zadziabane wszystko? Gdzie jest dziabka? Chyba wszystko musi być zadziabane. Ale sadzimy tylko na środkowym. To nie jest sadzonka do arbuza?! O kurwa. To kurwa pięknie. To kurwa pięknie. Ja myślałem, że tego arbuza z jakichś nasionek idzie zasadzić. To kurwa pięknie. Ja zdechnę z głodu tutaj. Ziornek potrzebuję teraz. Tego się nie spodziewałem, nie? Mam 6, dobra. Będę sobie robił chleb, to mi się nic nie stanie. Sam mam cukier. Jeszcze jeden by się przydał. Japonk? Mogę z nim zawalczyć? Mogę, że to jest kurwa tylko pająk. Chodź. Dobra. Wędkę będę mógł zrobić. Nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało, nie? Czy jak się robiło wędkę? Jezu, na czym ja się zastanawiam? Ja tutaj będę miał. Wędka jest. Jak to działa? Co złowiłem? Surowy łosoś, kurwa, ja łososia lubię strasznie. Ale shreddery muszę wgrać. A jeszcze jedno, idę spać. I kończę odcinek. No daj. Płyną, 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 płyną. Takie stryknięcia są w wodzie.
Jedzie, patrz, patrz, leci, leci mój. Kość. Ty, można takie rzeczy wyciągać z wody? Łowca potworów? Jakiego kurwa potwora ten upolowałem? Ale dobra, z głodu nie zdechnę. Mordy. Dzieje się. Zapisuję, wychodzę, a z wami się żegnam. Do jutra, elo.